Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński, 19 czerwca 1946 roku, środa Rolnicy ziem odzyskanych otrzymają wkrótce tytuły własności, doniosło oświadczenie wicepremiera Gomułki. Rząd powinien rozpocząć pracę nad uregulowaniem prawa własności osadników rolnych natychmiast po żniwach. Projekt dekretu przewiduje, że na własność będą nadawane gospodarstwa do 15 hektarów użytków rolnych, dla gospodarstw hodowlanych do 20 hektarów. Dla osób związanych zawodowo z życiem wsi przewiduje się nadanie gospodarstw pomocniczych i działek pracowniczych. Ziemie będą nadawane na własność wszystkich osadników, którzy je własną pracą zagospodarowują, odpłatnie na warunkach przyjętych przy przeprowadzaniu reformy rolnej. Bezpłatnie otrzymają ziemię w granicach do 10 hektarów osadnicy wojskowi na terenie 15 nadgranicznych powiatów. Repatrianci, którzy pozostawili swoje gospodarstwa za Bugiem, otrzymają gospodarstwa bezpłatnie na całym terenie ziem odzyskanych w rozmiarach wyżej wskazanych. Zgoda wewnętrzna jest możliwa i konieczna. Jedno tak, rolnik swą ziemię zaorze. Drugie tak, Polskie rozszumi się może. Trzecie tak, skończą się bójdy w senacie, więc się nie wahaj, bracie. Wypożyczalnie książek nie mogą być traktowane po macoszemu. Jednym z najrzadszych sklepów, jakie spotykamy w Szczecinie jest księgarnia, a do unikatów należą już wypożyczalnie książek. Jakkolwiek społeczeństwo odczuwa znany w całej Polsce głód książki, Nieliczne czytelnie nie są w stanie tego głodu zaspokoić. Najgorsze jest jednak to, że te i tak nieliczne wypożyczalnie są w większości wypadków traktowane po macoszemu. Oprócz świadectw przemysłowych, podatków, wysokich opłat za światło są one przez wszystkie urzędy i czynniki miarodajne traktowane jak dobrze prosperujące sklepy, co najmniej restauracje. Mimo obiecanej zniżki przy zakupie książek, czytelnie prywatne do dnia dzisiejszego żadnych zniżek nie otrzymały. Bezczelność albo szaleństwo Stosunki w Niemczech ulegają dalszej normalizacji, świadczy o tym powódź listów wysyłanych do Szczecina przez pocztę niemiecką. Niektóre z tych listów mają charakter służalczy, niektóre jednak swoim tupetem zdumiewają wprost czytelnika. Główny Urząd Morski otrzymał niedawno list z Wilhelmshaven, w którym jakaś firma niemiecka domaga się nie więcej jak tylko uregulowania przez polskie władze rachunku za roboty związane z ufortyfikowaniem niektórych urządzeń portowych na odrze. Rachunek wynosi 4381 marek i 48 fenigów. Prawdziwie niemiecka dokładność i bezczelność. Znaczy to, iż władze polskie mają płacić za trud, jaki ponieśli robotnicy niemieccy. Przy fortyfikowaniu wybrzeża przeciw nacierającym wojskom polskim i radzieckim. Ogłoszenia drobne. Poszukujemy zdolnej bibliotekarki ze znajomością języka niemieckiego i ewentualnie angielskiego. Regionalny Urząd Planowania Przestrzennego w Szczecinie, Plac Teatralny 16, Trzecie Piętro.